Siemanko moi mili, z tej strony Rafa, dzisiaj omawiamy 8 najważniejszych narzędzi dla każdego gracza w Diablo 4. Zapraszam na film. Na start chciałbym dodać, że oczywiście wszystkie linki do wszystkich tych narzędzi będą w opisie filmu, a teraz zacznijmy punkt pierwszy, czyli kalkulator hazardu. Pytanie jest takie, czy zastanawialiście się, w jaki sposób najlepiej i najbardziej efektywnie wydropić konkretny aspekt? No i tutaj jest od razu do tego konkretna strona, konkretny kalkulator. Dla przykładu, gracie Lightning Ball sorcerera, potrzebujecie aspekt, który się nazywa gravitation. No Oczywiście musicie znać jego angielską nazwę. Ta strona nie jest po polsku, tak czyli aspekt grawitacyjny. więc musicie to zweryfikować. Wpisujecie sobie, klikacie w takim razie na ten aspekt. I spójrzmy, spójrzmy, jest informacja, że the most optimal, tak, najbardziej optymalny item do gamblingu, czyli do hazardu za obole, to będą of-handy dla sorcerera, dla czarodzieja. Poniżej mamy dokładne statystyki, i tam, gdzie jest najwyższa liczba, co do zasady, po prostu ze względu na policzoną potencjalną ilość wszystkich, a w wszystkich aspektów, mamy tutaj ostatecznie najwyższy wynik, właśnie na ofenzję. Inna sprawa, jeśli miałbym coś dodać, w jaki jeszcze oczywiście sposób możecie zrobić standardowo, dropiąc to gdziekolwiek, ale tutaj szans nigdzie nie liczycie. Narzędzie numer dwa, kalkulator dropienia konkretnych. Unikatów. Jest to na tej samej stronie Diablo for Life i teraz tak, no oczywiście tych unikatów jest więcej bądź mniej. Załóżmy, że znowu szukacie w tym wypadku coś dla Sorcerera. Niech będzie to powiedzmy niekoniecznie Sorcerera. Banish Lord Talisman, tak, który jest pod Overpowera, itemem raczej używany głównie przez e, Barbarzyńcę, ewentualnie przez Druida. No i klikając w bardzo prosty sposób macie informacji oczywiście gdzie, na Bosie, czyli na durielu oraz, oraz jakiego rodzaju Monster Type dropi ten, ten, ten talisman. Jest to goldman czyli kozłolud. I takiego kozwoluda znajdziecie w tych obok, tutaj niżej, dungeonach. Co istotne, od razu jest pokazane, które z tych dungeonów są to Nightmare Dungeony. W takim razie, jeśli macie wielki problem, to dodatkowo możecie sobie wybrać, które Dungeony farmić. Ja osobiście raczej bym nie polecał tej wersji, a to z tego względu, że te Dungeony niekoniecznie mogą być najbardziej opłacalnymi Dungeonami. Z pewnością dużo lepiej jest po prostu farmić Duriela albo ewentualnie, jeszcze później, samemu zebrać matce i znaleźć tego grupę dla tego Duriela. Narzędzie numer 3, czyli Discord, a konkretnie oficjalny Discord Diablo 4 Community tak zwane sanktuarium jest to Discord anglo anglojęzyczny, ale co jest najbardziej istotne? Jeśli jesteście graczami, którzy co do zasady grają sami, to pamiętajmy o tym, że jednak tego e, Duriela chociażby warto robić w grupie. I jak najlepiej i najprościej znaleźć tą grupę, oprócz na przeróżnych forach, forach na Facebooku, mamy tutaj właśnie ten Discord Sanktuarium Na Discordzie Sanktuarium wybieracie Softcore Season 2, jeśli gracie postacią sezonową, bądź po lewej stronie tutaj Eternal, ale zakładam, że gracie postacią sezonową, Looking for Bosses i mamy tutaj tak Konkretny sposób pisania, czyli LFG, love, looking for group. Wpisujecie jaki Duriel, trzeba napisać nazwę BOD, żeby BOT was przepuścił, i wpisujecie ile rotacji, czyli na ile sztuk łącznie macie wejściówki do e, Duriela. W praktyce rzadko kiedy w, w więcej niż 5 minut znajdujecie pełny team, jeśli macie chociaż te dwa, trzy razy na dwie czy trzy rotacje. No i szczerze powiedziawszy, bardzo, bardzo polecam taką opcję, no bo po prostu znacząco przyspiesza, nawet jeśli co do zasady gracie samemu. Jeszcze od razu wytłumaczę jak co do zasady działa rotacja. Wchodzicie do gry. Oczywiście najpierw się znajdujecie, dodajecie się w grze. Możesz albo samemu dodawać tutaj osoby podające swoje battle tagi, albo ty również dasz takie ogłoszenie, ktoś ciebie doda. Tak, tworzycie party. Ustalacie kolejność, kto jak odpala, bo oczywiście, jeśli umawiacie się na jedną rotację, to najpierw każdy pojedynczo odpala po jednej ze swoich zaproszeń i po jednej rotacji wracacie zazwyczaj do miasta, sprzedacie itemy i później kolejny raz. Druga rotacja, trzecia rotacja, tak żeby jeśli się okaże, że któryś z graczy potencjalnie by oszukał, to w tym momencie ta strata będzie możliwie najniższa. I tak to z grubsza wygląda. Temat jest prosty. Jak widzicie, podczas samego nagrywania kilka tych postów tutaj weszło, także naprawdę jest to moment i naprawdę, ale to naprawdę polecam znać ludzi. Nie musicie specjalnie z nimi też nie musicie rozmawiać, a jednak zamiast jednego wejścia macie cztery. Narzędzie numer 4, czyli mapy świata. Tutaj map, jeśli chodzi o strony internetowe, dostępnych jest kilka. Ja wszystkie linki podam, uważam, że każdy gdzieś tam stwierdzi, że jakaś mu będzie najwygodniejsza, jeśli o to chodzi, jest D4 Planner i o, jest m.in. mapa na Max Rollu, o którym też będę więcej mówić. Mapa na D4 Builds GG o której też w stronie będę nieco później mówić więcej oraz mapa na MapGini, ale jednak ta mapa, żeby była pełni w pełni funkcjonalna tak w 100%, to no niestety ale wymaga dodatkowo zapłacenia gdzieś tam jakiejś dodatkowej kasy, więc jej nie polecam, ale też dorzucę do e, opisu. I teraz tak, co ta mapa daje, jakie są jej możliwości? Oczywiście możemy sobie schować wszelkie ikony, możemy pokazać sobie wszystkie ikony, których będzie dużo. Możemy również wyszukać konkretny dungeon, jeśli nie wiemy, gdzie jest, chociaż na to też jest innego rodzaju trik w samej grze. Jeśli, jeśli tego nie wiemy, ale powiedzmy tutaj najważniejsze jeśli chodzi o hide all, można sobie całkowicie wszystko schować i można, można sobie powiedzmy odblokować konkretne rzeczy, zwłaszcza jeśli chodzi o ołtarze Lilith, które jeśli jesteście na początku gry, no bardzo istotne jest, żeby w miarę szybko zebrać. Każda inna późniejsza rzecz nie jest już taka istotna, jeśli o to chodzi. Ale co ważne, w ramach tych map jest też widoczne między innymi na przykład wszystkie side questy, których tu w tym momencie odziwo wszystkie tutaj, przepraszam, tu side questy, które są na przykład tutaj waypointy, więc jeśli nie wiecie gdzie co jest, a to jest głównie, tak jak mówię, dla graczy, których, którzy raczej rozpoczynają jeszcze, nie odkryli całości mapy Przydatne w późniejszym czasie, na najzwyczajniej w świecie z tych map się raczej mało korzysta. Jedyne co no to potrzebne dla Was są to te notyfikacje odnośnie, kiedy jest BOSS najbliższy, kiedy jest Helltide, czy kiedy jest Legion, jeśli chcecie się udać na takie konkretne eventy. Także jak najbardziej uważam, że to jest bardzo istotne narzędzie i jeśli na początku tego na pewno będziecie potrzebować, to, to polecam skorzystać, skoro taka jest możliwość. Narzędzie numer 5, czyli listy. tak? Oczywiście sami nie wiecie i też nie będziecie biegać, tak? Po, po ziemi koszmarów, nightmar night dungeonów i do pewnego momentu nie macie żadnego pojęcia, która pieczęć jest lepsza, która gorsza, który dungeon mamy sens biegać, który będzie szybszy, albo w którym będzie lepsze. EXPIONY oczywiście ku temu przychodzą już ludzie, którzy przebiegli to wielokrotnie, i tutaj również mamy trzy. Z tego co ja przynajmniej znam trzy tier listy na trzech różnych stronach. No, wcześniej na Diablo for Life jest to pewnego rodzaju lista. Dodatkowo z takim kalkulatorem, jeśli nie wiecie, pisujecie sobie, jaki jest najwyższy poziom w party i od razu Wam wyliczę, jaką, jaką minimum pieczęć powinniście biegać, żeby w jak naj... żeby mieć maksymalny boost do X, czyli te 10 leveli potworów powyżej Waszego poziomu. Dodatkowo macie do wyboru, czyli tak overallowo, czyli takie to najważniejsze do zapamiętania ogólnie nazwy. No musicie sobie to przetłumaczyć na polski. Jeśli gracie po polsku, możemy to też, że tak powiem, zrobić później. Mogę to później też zrobić dla Was, jeśli o to chodzi. Co tu mamy? Mamy stricte pod XP, i te są moim zdaniem najważniejsze przez długi, długi czas i nie uważam, że należałoby patrzeć pod, podczas XP nie, na to, gdzie jest jak najszybszy glif leveling, bo to nie ma takiego znaczenia bo te, te Dungeony są zazwyczaj po prostu krótkie, bo o to chodzi. I teraz tak, w ka każdej stronie, tak jak tu mówię, to one się nieco różnią, tak? Sangwinistyczna Kaplica, chyba tak, jakieś podziemie, to jest Deserted Underpass, tak, Siroko, jakieś jaskinie z Sirocco, nawet nie wiem, jak się to po prostu nazywa osobiście. Mamy podobne tier listy na stronie maxrollklopka.gg, w zakładce tier lists, mamy Nightmare Dungeon tier list, to one się też troszeczkę różnią jeśli chodzi o Solo Experience. I podobnie jest na Icy windsach, jest również na Tak jak mówię, wybierzcie stronę, która dla Was jest najwygodniejsza. Ja pokazuję Wam je wszystkie, żebyście wymieli mieli możliwość sobie wybrać tą, na której się Wam będzie najlepiej czytać, czy ten nie, z której się będzie wam najlepiej korzystać. Możecie również chodzić na każdą i zweryfikować, czy tu, tu, tu i tu są te same dane, jeśli chodzi o takie tier listy. Niemniej jednak ja uważam, że takie S, A czy B, pierwsze, pierwsze, powiedzmy, znaleźć takie 10, 12 najlepszych dungeonów i po prostu nie podczas expienia należy biegać, nie fokusować się wyłącznie na 3, 4 czy 5, tylko znaleźć te kilkanaście. Tak jak mówię, w przypadku Max Roller, ja zawsze biegałem SA oraz B tier i tylko na tych się fokusowałem te po prostu wyrzucałem. Chociaż szczerze, tutaj w C -tierze jest Belfry Zakara który jest jeden z najszybszych dungeonów. I akurat bardzo lubiłem ją biegać, po prostu fajnie, dodatkowo szybko w dwie minutki wbijało się exp na glifa, więc to też jest taka dodatkowa, e, istotna, poboczna rzecz między tym wszystkim. no Niemniej jednak, tak jak mówię, korzystałem tych informacji jest tutaj bardzo dużo. Narzędzie numer 6, czyli strony: wszelakie strony o Diablo, strony z bildami, strony, które z nami wiem, że są na tyle dobrze aktualizowane, że uważam, że. Są godne polecenia i takich stron będzie cztery. Jedną z najbardziej znaną, zwłaszcza jeśli chodzi o największych YouTuberów, zajmujących się stricte Diablo, jest właśnie MaxRoll.gg. Oczywiście można bezpośrednio wejść Build Guides. Ja uważam, że zawsze najsensowniej jest wszystko zaczynać od Tier List, bo możecie sobie wybrać, zastanowić się, czy chcecie Build pod Levelowanie, jak Leveling build Tier List, pod Speed Farm, czy pod Stricte Endgame. Ale oprócz samego MaxRoll'a, no i oczywiście wejdziemy powiedzmy pod leveling macie str i tak dalej i tak dalej. Na każdej stronie będą różnice w tym kto i jaki build uważa za jaki tier. W związku z tym tu również możecie się Posilać różnego rodzaju informacjami, ale ja tak samo uważam, wejdźcie sobie w jakikolwiek build, zobaczcie jak i na jakiej stronie odpowiada Wam sposób przedstawienia tych informacji, bo moim zdaniem to jest najbardziej istotne. Tak? Ja bardzo lubię te, jakie są stricte na Max Roll, uważam, że one są fajnie i sensownie, jakby na tyle przygotowane, że po prostu są czytelne. Tak? Oprócz Max Roll jest strona IC events, na której też już w międzyczasie byliśmy. Jeśli chodzi o tutaj, tutaj również widzicie, spójrzcie, mały Psikus jeśli chodzi o Diablo 4, mamy również jakieś buildy, buildy i buildy, no właśnie, buildy, które moim zdaniem dużo ciężej tutaj ogarnąć. Z drugiej strony macie od razu informację, jakie skili używa, ale... Teraz, jeśli chodzi o to, macie pewne informacje oczywiście wyjaśnione, macie wyjaśnione drzewko, musicie sobie przeczytać, zweryfikować, zobaczyć i pomyśleć, czy jest to dla Was optymalny sposób budowania. Co istotne, jeszcze dodam, jeśli przeszkadza Wam, nie ogarniacie angielskiego. Pamiętajcie, że w Google Chrome standardowo tutaj na pasku w prawym górnym rogu będziecie mieć możliwość translata albo w tak, klikacie trzy kropeczki, tłumacz. Jako tłumacz klikacie sobie na polski i on wiadomo, że nie idealnie, ale przetłumaczy wam to na język polski, z pewnością Wam to w jakiś sposób pomoże. Pamiętajcie, no, nazwy własne, umiejętności w grach nie będą przetłumaczone na pewno w odpowiedni sposób, więc tutaj nie ma się czego dziwić. Ale żeby przeczytać opis, aktualizacje, wszelkie rzeczy, to na pewno Wam w 100% pomoże. Co mamy dalej? Mamy, mamy Mobilelytics. Mobilelytics jest o tyle ciekawe, że mają aplikację na Windowsa, którą możecie otworzyć, będąc w stricte w samej grze. Możecie mieć podgląd do takiego builda bezpośrednio z gry, czyli wychodząc, jeśli nie macie dwóch monitorów, jeśli nie robicie alt-taba co chwilę, jest to też fajne. I te buildy, tak jak mówię, wszędzie są lepsze, gorsze. Jest ich sporo. Pytanie, które wam się spodobałem w jaki sposób budowy oraz y, informacje o tych buildach będzie, builda będzie dla was najciekawszy. ja tak jak mówię, Tutaj, jeśli chodzi o opisy, jest no, bardziej skąpo, moim zdaniem. Jeśli chodzi o e, Mobile więc raczej to polecam osobom, które już mają troszeczkę większe pojęcie, bo, bo tutaj naprawdę trzeba się doszukać tych informacji, czasami jak działa build, nie zawsze są opisane. I podobnie wygląda kwestia D4Builds.gg, bo tutaj, chociaż mamy buildy do levelingu, mamy buildy do midgame czy endgame, jak sobie wejdziemy w jakikolwiek build, to co istotne, z takich notatek, to czasami mamy tylko tyle. W związku z tym nie macie wytłumaczonego jak działa build, w co inwestować, w co pakować, oczywiście będą informacje o statsach, o gear statsach, czyli jaki jest priorytet jeśli chodzi o o, o to, co macie mieć w itemach, ale nie będziecie mieć wyjaśnionego sposobu, w jaki skaluje się, obra się obrażenia w bildzie, w jakim wskazuje się tak, o, o obrona, jakakolwiek w tym bildzie. W związku z czym ja osobiście, jeśli jesteście, oglądacie ten w tym momencie film, najbardziej polecam Max Roller, uważam, że jest najbardziej noob friendly, tudzież casual friendly, nie obrażajcie się, ale ja, tak jak mówię, uważam, że. Należy się do tego przyznać i wiedzieć, że jeśli po prostu czegoś nie ogarniasz, no to zwyczajnie po to właśnie są te strony. Podobnie IC Vains też bardzo sympatycznie w miarę w porządku są tutaj, tutaj te rzeczy opisane, pozostałe strony jako ewentualny potencjalny dodatek. Także co dalej? Narzędzie numer 4, czyli Wiki, tak zwane Wikipedia o Diablo 4. I tutaj ja osobiście najbardziej poleciłbym stronę Pure Diablo diablo4.purediablo.com tylko i wyłącznie dlatego, że ona jest najbardziej. Przejrzysta. Pod tym względem, czyli jeśli byście szukali jakiejś konkretnej informacji o konkretnej rzeczy, to na tej stronie te informacje są naprawdę sensownie przedstawione. Oprócz tego jest jeszcze jedna taka wiki, stworzona przez Fekstra Life, przepraszam, niemniej dla mnie czytelność tutaj jest troszeczkę bardziej zawiła i niekoniecznie powiedziałbym od razu, że tak, tutaj z pewnością to polecę. Kwestia zastanowienia, tak samo podaję oba linki, macie możliwość sobie zweryfikowana, co i czego potrzebujecie, czy potrzebujecie wiem, in, informacji o konkretnych eventach, które się pojawiają w całym świecie, odnośnie Legionu, odnośnie wszystkiego, to do zasady Raczej znajdziemy tu wszelakie, ale to naprawdę wszelakie informacje, co jest taka wielka księga. Jeśli byście nie mieli odpowiedzi na wszystko, pamiętajcie, w internecie raczej jest już wszystko i nie będę was wysyłać do Google, bo właśnie po to są dla Was specjalnie te mm, informacje, żebyście wiedzieli w razie czego, gdzie i czego szukać. Oczywiście z chęcią również, jeśli będziecie mieć takie, wam, takie pytania, ja Wam odpowiem czy tutaj, czy w komentarzu, czy, czy tak jak mówię, w jakimś kolejnym osobnym filmie. Narzędzie numer 8, czyli Wisienka na torcie. D4 Armory. Być może nie słyszeliście, strona jest tutaj po to, żebyście mogli sprawdzić chociażby ile godzin przegraliście na swojej konkretnej postaci, albo jakie macie itemy, albo jak to gdzieś tam wygląda. Fajne jest to, że właśnie tutaj logując się przez konto Battle.net spokojnie i go nie ukradnie, no, macie pełną informację tak odnośnie swoich tak, charakter list, czyli u mnie wszystkie nawet postaci, które już usunęłem i ich stricte nie mam, są właśnie tutaj. Wejdźmy sobie na przykład na, na sezonowego barba. Na levelu setnym wychodzi na to, że ten setny poziom tak grałem dokładnie 2 doby i 13 minut. Tudzież byłem zalogowany. Mamy wszelkie inne statystyki, mamy tak itemy łącznie z rolkami, ze wszystkim, jak one tak wyglądają. Więc to jest też fajna sprawa, jeśli, sprawa, jeśli komuś chcecie albo też opisać, albo pochwalić się buildem i typami czy czymkolwiek innym. Także jak najbardziej polecam. Nie jest to niezbędne. Narzędzie niemniej jednak są tu nawet ladderboardy, ladderboardy klas, ale te ladderboardy w dużej mierze, no ciężko powiedzieć, no polegają na tym, kto wbił czasowo yy, jako pierwszy, tak? Czyli te ladderboardy były dosłownie pierwszego dnia tylko i wyłącznie ważne, bo to jest Vega Leguan, yy, między m.in. Rob i tak dalej, i tak dalej, więc one to nie, mają, nie mają większego hmm. znaczenia. No i to było w zasadzie na tyle jeśli chodzi o narzędzia wszelakie, które ja osobiście znam, jeśli chodzi o Diablo 4. Uważam, że wszystkie są mniej bądź bardziej użyteczne, ale pamiętajmy, narzędzia to nie wszystko. Mamy masę różnych rzeczy, które możemy robić. W samym Diablo mamy masę różnych rzeczy i różnych typów, które też są dla Was do sprzedania, ale czasami nawet nie typów, bo czasami wiem, że jestem tego świadomy, że są osoby, które nie znają podstaw, mają problem z tymi podstawami i tutaj też bym chciał do Was się zwrócić, jeśli chcielibyście o czymś konkretnym filmie, jeśli uważacie, że sposób tłumaczenia, albo chcielibyście, żebym ja właśnie Wam to wytłumaczył, z chęcią to zrobię, w takim razie zapraszałbym do jakiejś informacji, jakiegoś komentarza, co będzie mi się, co mi się uda, to oczywiście odpowiem bezpośrednio w komentarzu, a, albo jeśli będę uważał, że jak najbardziej się troszeczkę tego zbierze, to po prostu stworzę o tym jakiś filmik, także to by było na tyle z mojej strony, ja Wam serdecznie dziękuję, jeśli dotrwaliście do końca, polecam się na przyszłość, możecie zostawić subskrypcję. Albo może wpadniecie to po prostu kolejnym razem i wtedy stwierdzicie, że jednak warto. A tymczasem sam trzymajcie się i żeby ekw się zgadzał, a potwory ubijały się same. Na razie, cześć.